jak stać się prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. I chciałbym też, żebyście potraktowali to warsztatowo. To tak, w taki sposób, żebyście nie wychodzili stąd bez odpowiedzi na nurtujące was pytanie. Jeżeli ktoś będzie, nie będzie czegoś pewny, nie będzie miał przekonania jakiegoś w dziedzinie, o której ja będę głosił, to chciałbym, żebyśmy nie wychodzili bez odpowiedzi, żebyście pytali i w ten sposób, żebyśmy prowadzili takie spotkania. Kiedy ktoś nie będzie czegoś rozumiał, bardzo proszę, żebyście mówili o tym, że nie rozumiem tego, weź to wytłumacz, powiedz mi więcej o tym, jeżeli będę potrafił, tylko to zrobię. Spotkania te też będą bardzo mocno naszpikowane moimi osobistymi doświadczeniami z Bogiem, ale nie subiektywnymi, tylko takimi, które ja przeżyłem, ale są one w pełni uargumentowane jako obiektywne prawdy. Tylko powiem wam, jak to przeżyłem, jak poprzeżywałem różne rzeczy. Bo często ludzie pytają, ok, rozumiemy to, ale potrzebujemy zobaczyć drogę. Zobaczyć drogę. Wiemy, gdzie się dochodzi, ale potrzebujemy zobaczyć drogę, bo mamy taką potrzebę, że kiedy zobaczymy tą drogę, to my będziemy mieli dużo, dużo prościej. Zresztą droga ludzi, którą się przechodzi, również wasza droga, którą przechodzicie z Bogiem, ja nie mówię droga, którą przechodzicie będąc nieposłusznymi prawdą Bożym, bo to nie chodzi o wasze doświadczenia życiowe. To nie na tym rzecz polega. Ale droga, którą przechodzicie z Bogiem, czyli ta droga, w której się stajecie coraz większymi w Chrystusie, jest też świadectwem dla innych ludzi. Właśnie, nie tylko się mówi ludziom, co się przeżyło z Bogiem, ale też się mówi, jak się to przeżyło. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi w ogóle o kształtowanie uczniów później. I ten dzisiejszy temat nazwałem początek. I powiem wam, jak ja się spotkałem, w jakiej konfiguracji duchowej ja się spotkałem z Bogiem. Każdy się spotyka w innej konfiguracji duchowej. Sami to zobaczycie. To też da wam odpowiedzi, w jakiej wy się spotkaliście. Konfiguracji. Ja kiedy się zacząłem spotykać z Bogiem, to bazą mojego przyjścia do Boga, wręcz przyjścia do Boga, czyli spotkania się z Jezusem. Krótko powiedziawszy, dlaczego ja się spotkałem z Jezusem? Jeszcze dokładniej, którą drogą ja się z Nim spotkałem? Bo Jezus jest jedyną drogą do Ojca, ale do Jezusa prowadzi wiele dróg. Pamiętajcie o tym. Do Jezusa prowadzi wiele dróg. Ja wam powiem o swojej drodze. Ta droga brzmiała tak. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Ja tu się spotkałem z Bogiem. Wyjaśnię. Przeczytam najpierw wam oryginał, jak brzmi oryginał tego tekstu. Pierwsza mądrość. Autor się zatrzymuje. Możecie sobie postawić dwukropek. Terror Jahwe. Tak brzmi to słowo. Pierwsza mądrość. Dwukropek. Terror Jahwe. Tak mówi Salomon, zwany najmędrszym z ludzi. Znajomość świętego, zrozumienie. Jeszcze raz. Pierwsza mądrość, dwukropek, terror Jahwe. I dalej, znajomość świętego,
dwukropek zrozumienie. I przeczytam wam, jaki jest sens tego sformułowania. Bo jest tutaj tylko 5 hebrajskich słów. A brzmi to tak. Pierwsza mądrość, dwukropek. Przyswoić sobie obraz bardzo groźnego Boga i zrozumieć, że należy mu poświęcić, oddzieliwszy się od wszystkiego, co jest, co nie jest Bogiem. Jeszcze raz. Przyswoić sobie obraz bardzo groźnego Boga i zrozumieć, że należy mu się poświęcić, oddzieliwszy się od wszystkiego, co nie jest Bogiem, czy też co Bogu jest przeciwne. Od tego się u mnie wszystko zaczęło. Zaczęło się od tego, że ja poznałem absolut. Rozumiecie? Wiecie, co to jest absolut? To pierwotny byt. Doskonały, najwyższy, pełny, całkowicie niezależny, nieuwarunkowany i w swojej istocie nieograniczony. To jest absolut. Ja poznałem Boga absolutnego. Ktoś powie, jak to absolutnego? No absolutnego. Kogoś, kto jest największy we wszystkim. Dlatego też obraz diabła w moim sercu stał się taki. Ja zobaczyłem, że straszność, terror diabła w porównaniu do terroru Jahwe to jest zabawa w bierki. Ja poznałem tak strasznego Boga, że diabeł przy nim wyglądał jak baletnica. I do mnie do więziennej celi przyszedł taki Bóg. Przedstawił mi się, że ma na imię Jezus. Przy tym Bogu grzech stał się taki. Diabeł stał się taki i człowiek stał się taki. A rozumiecie mnie? To jest bardzo ważne, co do was mówię. To jest był początek mojego spotkania się z Bogiem. Ja się tu spotkałem z Bogiem. Ja się nie spotkałem z Bogiem, który mnie od czegoś tam uratował, uzdrowił mnie, uwolnił od jakiegoś demona. Ja nie spotkałem takiego Boga. Ja nie spotkałem takiego Boga. Nie spotkałem takiego Boga, który mnie pobłogosławił, wyciągnął z depresji, uratował od liny, na której się wieszałem. Ja nie znam takiego Boga. Nie po, znaczy, ja go znam dzisiaj, ale ja go takiego nie poznałem. Pierwsze spotkanie jest najważniejsze, tak jak w miłości pierwszy pocałunek. Tego się nie zapomina. Rozumiecie? Często człowiek miał takie miłostki w szkole podstawowej i potem przez całe życie one się ciągną za nim. Ciągle pamięta o tej słodyczy, która tam była. Czemu? Wydaje się to bez wartości. Pierwsza rzecz jest zawsze najsilniejsza. Ja się spotkałem z absolutem. Z absolutem. Te słowa, początek mądrości, początek wszystkiego,
Początek praktycznego wprowadzania jakiejkolwiek wiedzy, bo tym też jest mądrość. Praktycznym wprowadzaniem wiedzy. To jest mądrość. Wiecie, że mądrość jest czynna, a nie wewnętrzna. Wiedza jest wewnętrzna. Nabieramy wiedzy. Jak ktoś nie nabiera wiedzy, to jest głupcem. Głupcy nie nabierają wiedzy. Człowiek ma nabierać wiedzy. I koniec. Ale to nie czyni go mędrcem. To czyni go człowiekiem posiadającym wiedzę. Mędrcem zaczyna stawać się wtedy, kiedy ową wiedzę potrafi wprowadzać w życie. To jest mędrzec. O takich mówią mędrcy. Ktoś na przykład skończył studia ekonomiczne, tak, zrobił doktorat z ekonomii, tak? I on ma wiedzę. A drugi skończył studia ekonomiczne, zrobił doktorat, rozumiecie? I założył przedsiębiorstwo, które zatrudnia 10 tysięcy ludzi. I to jest mędrzec. Tamten posiada wiedzę. Obydwa mają takie same tytuły. Ale ten, który nie założył tego przedsiębiorstwa, nie jest mędrcem. Posiada tylko wiedzę. Początkiem praktycznego wprowadzania w życie wiedzy, czyli początkiem mądrości, jest uświadomienie sobie, że największym terrorystą we wszechświecie jest Bóg. Co to oznacza? Że jego zdanie stało się dla mnie 21 lat temu ostatecznym zdaniem. Jeśli ja się zacząłem dowiadywać, że coś powiedział Bóg, to dla mnie to było to była ostateczna wytyczna. Ja nie pytałem tego Boga, a na pewno, jak ja się dowiedziałem, że on mnie kocha. Ja nie przychodziłem, nie mówiłem, na pewno mnie kochasz? To jest pewne? Wiesz, czuję inaczej. Taki się czuję poniżony, odrzucony, taki słaby w środku. Rozumiesz? On powiedział, kocham cię. I dla mnie to powiedział absolut. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek trafiliście w życiu na kogoś, może trafiliście na jakiegoś takiego człowieka, który był w jakimś sensie absolutny. Na przykład taki, że jak on coś powiedział, to ty nie posiadałeś nic, nic nie miałeś. Mogłeś go nie słuchać, mogłeś go olać, mogłeś w ogóle pójść gdzieś, ale nie posiadałeś nic, żeby się przeciwstawić. Nic. Nie miałeś w głowie nic. Nic. Jak ci wyłożył jakąś rzecz, po prostu stanąłeś. No oczywiście mogłeś się zbuntować, bo człowiek może się zbuntować i odejść. Ale nie mogłeś go powalić. To jest absolut. Absolut. Rozumiesz? Ja poznałem Boga, który posiada władzę, ale nie na zasadach takich, że no tak, Bóg ma władzę. Nie, 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 nie. Wiecie, co to znaczy, że ktoś posiada władzę? Powiedzcie mi, czy ktoś z was, podnieście rękę, czy ktoś z was miał takie spotkanie z jakimś człowiekiem, przed którym drżał cały? Miałeś takie spotkanie z takim człowiekiem w życiu, przed którym cię telepało? Norbert. Ja też miałem z takimi ludźmi spotkanie. Wiecie? Dzisiaj niektórych z nich sobie ludzie oglądają w telewizji. Rozumiecie? Czasami ludzie mówią, wiesz, też byłem takim gangsterem jak ty. Ja się patrzę na niego, mówię, ty nie, w ogóle nigdy nie byłeś gangsterem żadnym. Nigdy. 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 Nigdy bym się z tobą nie kolegował, jak byłbym w świecie. Nigdy. Nigdy. Nie podszedłbyś do mnie. Nie rozmawiałbyś ze mną. Nigdy. I z moimi kolegami też nigdy. Bo byliśmy ludźmi, z którymi tacy ludzie jak ty nie mogli rozmawiać. Rozumiecie? Budziliśmy w takich ludziach jak ty lęk.
presję. Wywieraliśmy presję. I ja poznałem takiego Boga. 21 lat temu. Jak on przyszedł i powiedział tak. Umarłem zamiast ciebie. Już nigdy nie staniesz na sąd. To we mnie jakby ktoś wbił człowieku bombę jądrową. Ja powiedział, Bóg mi powiedział. Jak wyszedłem na wolność, zrobiliśmy jeden z pierwszych programów telewizyjnych Udrzyzgi, Rozmowy w toku. I wtedy zaczęły się takie największe hejty wobec mnie. Wtedy też Facebook powstał. I tam były takie informacje do mnie. Z całym szacunkiem, pan powinien wisieć. A we mnie nie było ruchu żadnego. Ja odpisywałem na takie maile. Z całym szacunkiem. Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Kiedy głosiłem na ulicach, podchodzili ludzie. Pamiętam jak dziś człowieka, który podbiegł do mnie i mówi, a ja na wszystko musiałem zapracować. A ja mówię, bo jesteś idiotą. A ja mam wszystko za free. Dlaczego to się we mnie zrodziło? Nie dlatego, że ja spotkałem postać, której musiałem atrybutów się domyślać. Ja uwierzyłem w absolut. Ja uwierzyłem w Boga, nad którego nie ma Boga. Nie wiem jak dla was, jak wy to czytacie. No nie wiem, bo ja nie znam umysłów waszych. Nikt nie zna czyjegoś umysłu. Rozumiecie? Zupełnie. Jak ja czytam w mojej Biblii tekst, nie ma Boga ponade mnie. Jam jest Pan. To ja przysiadam na swoich nogach, rozumiecie? Ja przysiadam. A ludzie to w ogóle... Ja mam czasami wrażenie, że ludzie czytają to i mówią... Ja przysiadam. Jam jest Pan. Dla mnie jam jest Pan powoduje, że ja przysiadam. Rozumiecie? Wbija mnie w fotel. Bo ja naprawdę wiem, że to jest Pan i nie ma nad Niego nikogo. Nikogo. Ludziom się wydaje, że jeśli Bóg powie słowo, to ponieważ żyjemy w epoce łaski, to my możemy nie zrealizować to słowo i dalej będziemy mieli niezachwianą relację z Panem. Takie coś włożono w chrześcijańskie umysły. Dzisiaj robiliśmy program z Basią i z Agatą. Bardzo mocny program. Mówiący w ogóle o tym, że Ewangelia nie jest pacyfistyczna. O tym, że Bóg nie jest pacyfistą. Że takiego Boga w ogóle nie ma. Nigdy nie było. Po prostu nie. Takiego Boga nie było i nie ma. Rozumiecie? I ja poznałem takiego Boga, który kiedy mówi słowo, to albo do tego słowa się dostosujesz, albo poniesiesz konsekwencje niedostosowania się do tego słowa. Jedynej rzeczy, której po nawróceniu nie stracisz, to nieba. Bo to w wielkiej swojej łaskawości zagwarantował ci ten największy terrorysta wszechczasów. Przez swojego Syna Jezusa. To się nazywa łaska. Taki złoty szeląg rzucony na te ludzkie szambo. Rozumiecie? Taka moneta, którą władca wyrzuca ze swojej karety. To nie jest Bóg, którego ja spotkałem,
który przychodzi do człowieka i namawia go i mówi: bądź ze mną. Tak bardzo tego chcę. Potrzebuję cię. Chcę, żebyś ze mną był. Chcę ci stworzyć raj. Jestem twoim tatą. Chcę to zrobić. To w ludzkich, życzeniowych umysłach powstała taka hybryda. Ta hybryda nie istnieje. Nie ma żadnego dokumentu na istnienie takiej hybrydy. Jest to myślenie życzeniowe ludzkości, która porusza się w kategoriach dobra i zła. I uznało, że Bóg jest dobry, a diabeł zły. Rozumiecie? Ale to jest nieprawda. Ja nie mówię o Bogu, który niszczy, który sprowadza trzęsienia ziemi, wichry, karze śmiercią w ogóle za ten. Absolutnie nie. Nie. Bóg w Jezusie Chrystusie świat ze sobą pojednał. Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. To są wszystko zasady Boże, prawdy Boże, które funkcjonują. Rozumiecie? Ale one są wynikiem Jego suwerennych decyzji. I coś wam powiem. Z Nim nie ma dyskusji. Ja poznałem Boga, z którym nie ma dyskusji. Ludzie mówią: spierałem się z Bogiem. Kłóciłem się, byłem obrażony na Boga. Później się pogodziliśmy. Hej, nie wiesz, o czym mówisz. Nie mówisz o Bogu. Pewnie mówisz o swoich psychicznych przeżyciach. Masz takie emocje, rozumiem cię. Rozumiem ludzką psychikę na tyle, ile potrafię. Rozumiecie? Jestem duszpasterzem wiele lat. Rozumiem to. Ale to nie jest mowa o Bogu. Początkiem mądrości jest uznanie Boga za absolut. Nie za ojca, nie za zbawiciela, nie za lekarza. To wszystko są atrybuty Boga. Nie za miłość, nie za prawdę, nie za różnego rodzaju stwórcę, tylko za absolut. Za postać, od której nie ma odwołania. Rozumiecie? Nie ma odwołania. Wiecie, że sąd przed wielkim białym tronem. Posłuchajcie, co wam powiem. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ja się trochę interesowałem prawem przez całe swoje życie. Sąd przed wielkim białym tronem, sąd ludzkości, ma tylko sędziego. Brak tam prokuratora i brak tam adwokata. Zauważyliście? Tam ich nie ma. Tam jest taka obrada. Przychodzi sędzia, ma dwie księgi. Jedna nazywa się Księga Życia. Otwiera ją, przelatuje wzrokiem i nie bierze pod uwagę tych, którzy są tam zapisani. Rozumiecie? W ogóle ich nie wzywa na rozprawę. Odsuwa księgę, otwiera drugą księgę. Księgę dobrych i złych uczynków. Przelatuje wzrokiem i zaprasza wszystkich na rozprawę. Zaproszeni na rozprawę to ci, którzy nie byli zapisani w księdze pierwszej. I teraz na podstawie uczynków, dobrych i złych, sędzia wymierza im cały czas, patrzcie, jeden sędzia tam jest, jakiś absolut tam jest. Nie ma, kto by ich oskarżał i nie ma, kto by ich bronił. Kurczę, co to za sąd? To nie jest ziemski sąd. Tam nikt nie ma żadnych praw, rozumiecie? Żadna ludzka istota nie posiada tam prawa głosu. Kiedyś głoszę takiemu bandycie w więzieniu Ewangelię, a on mówi: ja to stanę przed Bogiem, to ja mu powiem. Ja mówię: posłuchaj, ty jesteś nienormalny. Tobie się wydaje, że ty ważysz 130 kilo i masz wielki kark i ty przed Bogiem staniesz i ty mu coś wyjaśnisz. Komu? Bogu? Bogu coś wyjaśnisz? Absolutowi coś wyjaśnisz?
To jest postać, która wszystko wie. Co ty chcesz mu powiedzieć? On ciebie zna. On stworzył twoje nerki, twoje włosy, twoją osobowość. Co ty chcesz mu powiedzieć? Ty nie będziesz posiadał tam prawa głosu. Na tej rozprawie będzie cholernie niesprawiedliwie po ludzku. Nie ma prokuratora, nie ma adwokata, a oskarżony nie ma prawa głosu. Dlaczego? Bo tam jest Pan Panów i Król Królów, który tylko i wyłącznie odczytuje fakty. Absolut. Absolut. Terrorysta. Tam diabeł i wszystkie jego malwersacje, wszystkie jego oszustwa są cieniuchne. To tak, jakby się na czołg zrzucił ze scyzorykiem. Ludzie mają dzisiaj wierzący problem, ale ten ma demony. Jakie on ma demony? Jakie to demony? Co to są te demony? Co to są te demony? To jakieś wszy. Wszy jakieś demony. Ale to była zwierzchność. Jaka zwierzchność? Większa wsza, czy też wesz. Jeśli znasz absolut, znasz największego terrorystę, to nic nie jest w stanie cię zatrzymać w życiu. Żaden demon, żaden człowiek, żadna emocja, nic. Żadne zranienie, nic. Bo go znasz. Natomiast ja w ogóle uważam, że chyba wielu chrześcijan go takiego nie zna. Bo bujają się w różnych sytuacjach, w których jedną częścią ust mówią najwyższy, a drugą częścią ust opowiadają, jak im ciężko jest w ogóle w życiu z diabłem, z ludźmi i tak dalej. Ja w ogóle mam wrażenie, że go takiego nie znają, że to słowo, które tu jest, to jest dla nich obce. To właśnie obraz potężnego i bezkompromisowego Boga zobaczyłem na początku. Bóg większy od szatana. Bóg straszniejszy niż szatan. Rozumiecie? Jego rozmach, rozmiar zdominowały moje ja. Moje ego umarło w kontakcie z tym Bogiem. Czy ty w ogóle wiesz, że ego może umrzeć tylko w kontakcie z Bogiem? Ono jest tak silne, tak pełne życia, tego doczesnego życia, że tylko kontakt z Bogiem może go złamać. Widzicie, nowe narodzenie powoduje, że ego umiera na zasadzie przestania bycia problemem dla Boga. Bóg nie widzi człowieka narodzonego z Bożego Ducha jako ego. On go widzi jako Chrystusa. Ale jeżeli człowiek, Boży człowiek, nie uświadomi sobie dogłębnie, kim jest Bóg, to jego ego, chociaż martwe w oczach Boga, będzie sobie świetnie radziło na poziomie duszy.
Ono się nie wystraszyło. Ono się w ogóle nie przestraszyło tego, co ten człowiek chciał dojrzeć. Czy w ogóle wiecie, że możemy dojrzeć takiego Boga, jakiego chcemy? Jak ja się nawracałem do Boga, to powiedziałem do Niego, ja nie wiem w ogóle, kto Ty jesteś. Ja nie wiem, co Ty za postać. Ja nie znam Ciebie. Ja nie miałem obrazu. Rozumiecie? W ogóle ja nie miałem obrazu stworzonego. Ja miałem jakiś katolicki obraz, taki obraz. Ja w ogóle jako katolik, bo byłem katolikiem, ja pamiętam, mi się matka kazała modlić codziennie. Przed takim obrazkiem, taki był obrazek, tu wisiała Maria, a obok wisiał taki obrazek, taki tam mała ta wieczerza, taka pańska, tylko taki mały wisiał. I tam były jeszcze obrazki święte i ona mi się kazała modlić. I zostawiałam je w pokoju, ja jak dziś to pamiętam. Ja klęczałem przy łóżku i robiłem tak. Słowo honoru. Wszystkie miny, wiecie czemu? Posłuchajcie, czemu ja to robiłem. Ja mówiłem, zareaguj. Come on. Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? I nie tylko takie rzeczy robiłem, nie będę wam opowiadał. Co ty mi zrobisz? Ciekawe. Mnie interesowało, co mi zrobisz? Co ty mi zrobisz? Co ty mi zrobisz? Ale 21 lat temu, jak ja upadłem na kolana w tej więziennej celi, ja wiedziałem, mówię, o Boże, kochany. Uff. Dzisiaj Agata powiedziała, czasami to mówi w swoich świadectwach, że rzeczywiście ona się nawróciła ze strachu. Intencją nawrócenia Agaty był strach. To nie był strach akurat, że Bóg ją zabije. Nie. To był strach, że któregoś dnia się obudzi i w łóżku mnie nie będzie. Bo ja będę porwany, ona zostanie sama. To był strach przed tym, że jest po złej stronie mocy. Trwałe nawrócenie? Można się nawrócić ze strachu? No. To jest żaden problem nawrócić się ze strachu. Ludzie mówią, o, nawrócenie ze strachu to nie nawrócenie, z miłości się nawróci. Ja się nie nawróciłem z żadnej miłości. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi z miłością, jakąkolwiek miłością. Wiecie? Mnie przeraził Bóg. Bóg mnie przeraził. Przeraził mnie Bóg. Zdominował mnie w tej celi. Zdominował mnie Bóg. To nie był jakiś zafajdany obrazek, co się przed nim wyginałem. Rozumiecie? To nie było to. To coś to nie było to. Mnie nigdy nie wciągnęła ta religia. Wiecie, czemu mnie nie wciągnęła religia? Bo to jakieś było słabe. Słabe było. Trupy wykopywałem z ziemi, człowieku, czaszki kopałem. Nic mi się nie stało nigdy. Rozumiesz, o co chodzi? Nawet chciałem spiłować krzyż pod kościołem, ten wielki taki. W ogóle to mówię, to banalne sprawy są jakieś. Co to w ogóle jest? Jaki to Bóg? Rozumiesz? To słabe. Ale ten, co 21 lat temu do mnie przyszedł, to nie był słaby Bóg. To było coś tak okropnego, rozumiecie? Że dzięki Bogu jedynemu to się zdarza raz tylko w życiu. Takie coś się zdarza raz. Rozumiecie? Jak ktoś by do mnie powiedział, chciałbyś drugi raz swoje nawrócenie przeżyć, powiedział nie. Raz wystarczy. Dzięki Bogu, że wystarczyło raz. Ja w ogóle, rozumiecie, o co chodzi? Ja w tej postaci, ja dziękuję Bogu, że ja go nie spotkam personalnie w tej postaci nigdy. Ja dziękuję, wiecie, rozumiecie, dlaczego dla mnie Jezus jest taki cenny? Bo on mnie chroni przed samym sobą. To jest te oblicze Boga, jedyne oblicze Boga, które jest przyswajalne w ogóle przez moją psychikę. To doprowadza, że ja nie jestem w stanie zwariować w komunikacji z Nim. To jest Jezus, ludzki Pan. Ludzki Pan. Bo to w ogóle bez Niego to jest potworna postać. To jest postać, która zmiażdży diabła. I nawet nie własnoręcznie, bo mu szkoda palców. Anioła wyślę, żeby go związał. Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie.
jest napisane, że jak Bóg zdecyduje się zawinąć diabła, rozumiecie? To sam się nie pofatyguje. Tylko jakiegoś aniołka swojego wyśle i powiedz go zwiąż i wrzuć go do studni. Rozumiesz? Diabła, z którym wszyscy problemy mamy. To on się nie pofatyguje, tylko aniołka wyśle. Co to za postać jest, co ma takich żołnierzy? Co to za postać, który ma tak, kto ma takich żołnierzy? Takich żołnierzy. A to żołnierze jego. To kim jest on? Kim jest on? Wielu ludzi nie rozumie dokładnie tego, czym jest bojaźń. Właśnie czytają to. No tak, to oczywiście jest szacunek też. Bojaźń Boża też jest szacunkiem do Boga. Natomiast czy chcemy, czy nie chcemy, greckie słowo to jest fobeo. Kto z was miał fobię? Rękę do góry. Brawo. Mieliście fobię? Mieliście. Fobia, czyli lęki. Psychozy lękowe. Pochodzą od greckiego słowa fobeo. Jest napisane fobeo. Bojaźń jest przetłumaczone. Jak mieliście fobię, to wiecie, że to nie jest bojaźń, prawda? Pamiętacie wasze fobie? Bałeś się piardnąć. Rozumiesz? Bałeś się, że jak jeszcze raz ktoś na ciebie tak spojrzy, to umrzesz. A to tylko pochodna fobeo. Czy ty wiesz, że jeżeli się modlisz, mówisz, Boże, chcę być przesiąknięty bojaźnią Bożą. Wiesz, o co się modlisz? Modlisz się o to, żeby zbliżyć się do Jahwe terrorysty. Modlisz się o to, aby zbliżyć się do absolutu. Do absolutu. Do kogoś, kto ma ostateczne zdanie, ostateczny pogląd, z którym się nie rozmawia. Wielu ludzi twierdzi, że rodzi się na nowo, ale spotkanie z Bogiem nie powoduje u nich swoistego przymusu porzucenia poglądów przeczących istocie Boga. To jest zastanawiające. To jest zastanawiająca sprawa. Coraz częściej się nad tym zastanawiam. Jak to jest, że w konsekwencji, ja nie mówię od razu, to są różne spotkania, ale że w konsekwencji ludzie się modlą i nie dochodzą do miejsca, w którym zaczynają się komunikować z absolutem. Jak to jest możliwe? Czy trwają przez lata, czasem pokolenia, w swoich poglądach, które Boże nie są? Przecież to nie powiedział jakiś wypierdek mamuci. To powiedział Jahwe. To Jahwe powiedział słowo. Jahwe. Jahwe powiedział słowo. Jak śmiesz nie przyjąć tego słowa? W ogóle nie boisz się? Jesteś tak odważny, żeby przeciwstawić się absolutowi? Dzisiaj właśnie jak kończyła spotkanie, przeczytała w ogóle z objawienia Jana tekst, że kiedy Jezus wróci, jest napisane, a imię Jego, tam nie jest napisane już Jezus, Słowo Boże. Imię Jego, Słowo Boże. Mnie przeszywa lęk. Posłuchajcie, mówię to w pełni świadomie, jako człowiek, który głosi prosperity, który wypędza demony i który jest absolutnie zdrowy psychicznie. Przepełnia mnie lęk przed zlekceważeniem Bożego Słowa. Mnie, moją duszę. Ja się boję.
występować przeciwko prawdom Bożym. Rozumiecie? Ja się nie boję diabła. Ja się nie boję demonów. Ja się nie boję traum. Ja się nie boję ludzi. Ja się nie boję zdarzeń. Ja się nie boję wojen. Dzisiaj rozmawialiśmy, bo hipotetycznie, gdyby była wojna, ja mówię, gdyby była wojna w Polsce, to bym zorganizował bojówkę. Normalnie, w Duchu Świętym. Byśmy się wszyscy uzbroili nielegalnie. Rozumiecie? Byśmy robili tak jak za okupacji. Oglądaliście Zakazane piosenki? Piękny film. I przyszli chłopaki i przynieśli kwiaty, w jednym ręku róże, w drugim automaty. Zajmowali się rozwalaniem konfidentów faszystowskich w Warszawie. Nowe Narodzenie zawiera w sobie takie elementy. Świadomość potrzeby bycia zbawionym. Uwierzenie w to, że Jezus umarł za nas i że stał z martwych w ciele. Po trzecie, przyjęcie przebaczenia. Po czwarte, przyjęcie panowania Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To jest Nowe Narodzenie. Człowiek zdaje sobie sprawę, że potrzebuje zbawienia. Człowiek wierzy w to, że Jezus umarł za jego grzechy i wstał z martwych. Człowiek przyjmuje przebaczenie grzechów. I po czwarte, człowiek przyjmuje panowanie terrorysty Jahwe. To jest Nowe Narodzenie, rozumiecie mnie? To jest Nowe Narodzenie. Składa się z tych czterech elementów. Zabierz z nich jeden i nie ma Nowego Narodzenia. Jeden zabierz, który chcesz. Jeden zabierz. I tego nie ma po prostu. Czy chcemy, czy nie chcemy. Punkty te ze sobą powiązane i nie można wykluczyć żadnego z nich. Przyjęcie panowania Jezusa to nic innego, jak rezygnacja z własnych praw na rzecz przestrzegania Jego praw. Rozumiecie, jak się kontaktujesz z tego rodzaju terrorystą? On mówi, prawa są takie, takie, takie i takie, a ty masz inne. Ty masz takie, takie, takie i takie. I teraz wszystko zależy od tego, rozumiesz, jaka bojaźń występuje w tobie w stosunku do tego osobnika. Bo on w ogóle nieprzednie poprosił cię, przepraszam bardzo, czy ewentualnie byś mógł to i tam. Nie, on powiedział, zasady są takie, takie, takie i takie. Wchodzisz. Wchodzę. I teraz jak wchodzę, to nieważne, jakie ja miałem poglądy do tej pory. Ludzie, ja przyjmując prawdy Boże, miałem tak różne poglądy, że się w głowie nie mieści. Różne. Ale ten wewnętrzny, pierwotny strach przed Bogiem, ta bojaźń Boża, ona zawsze prowadziła mnie do tego, że mówiłem, okej, Panie Boże, nie rozumiem, o co Ci chodzi, mam zupełnie inne zdanie w tym temacie, ale od dzisiejszego pieprzonego dnia przyjmuję Twoje prawidło. A teraz błagam Cię, pomóż mi wprowadzić to w moją psychikę, bo jakiś krzywy w środku jestem. Ty powiedziałeś, że to załatwisz, to weź to załatw. Bo jakiś krzywy w środku jestem. I wiecie co? Zawsze to działało i działa w moim życiu. Ja jak widzę, że jakiś mój pogląd nie zgadza się z prawdą Bożą, to od razu uznaję, że ja jestem w błędzie. Do głowy mi nie przyjdzie, żeby powiedzieć, coś tam nie tak, Panie Boże, z Tobą. No wiesz, jak się zna Jezusika, humanistę, to Ty se możesz tak pewnie gadać. A On mi przebaczy wszystkie grzechy. W ogóle co mnie to, w ogóle ludzie, co nas to obchodzi, że Bóg nam grzechy przebaczy? Przecież to nie od nas zależy, przepraszam Was. Okej? A co nam do tego, że przecież w ogóle to nie nasza robota, że co to jest? My już jesteśmy po tamtej stronie, co byśmy teraz nie narobili, to On nam grzechy przebaczył. Idziemy do nieba, halleluja. Ale co to ma do rzeczy? Co to ma do rzeczy, jeżeli chodzi o stosunek do Jego osoby?
Co to ma do rzeczy? On jasno określił, jak należy funkcjonować. On jasno określił, jak należy żyć. On nigdy z tego się nie wycofał. Nigdy z tego się nie wycofał. Nigdy. Nigdy. Nigdy z tego się nie wycofał. W ogóle wiecie, jak jest dobrze mieć takiego kogoś po swojej stronie? W ogóle jak to dobrze mieć? Pamiętam kiedyś, zadarłem z taką grupą przestępczą i chcieli mnie zabić. Ale znałem jednego człowieka. Wstydziłem się mu powiedzieć. Bo to był człowiek, który mnie kształtował, uczył mnie, dawał mi zarabiać dużo pieniędzy. Wstydziłem się mu powiedzieć, że zadarłem z tą grupą. Ale już miałem taki w ogóle, rozumiecie, ogień przy tyłku. Już chcieli zawinąć w ogóle mnie z domu, chcieli zawinąć Agatę, chcieli zawinąć Wiktora, w ogóle najścia, człowieku na jazdy, chłopaków moich zaczęli wywozić. Mówię, kurczę, dobra, powiem mu. Ja nienawidziłem się skarżyć, bo ja w ogóle uważałem, że jak ja się komuś poskarżę, wiecie, ja miałem niskie poczucie własnej wartości, tylko u mnie szło to w tą stronę, że ja, jak Hitler, wiecie, o co chodzi, wszystko, żeby tylko być wielkim. To wiesz, te niskie poczucie własnej wartości u mnie było w ogóle w taki sposób złączone z pewnymi narcystycznymi formami. Ja nawet nie chcę o tym mówić, bo to bardzo duże powikłania. Generalnie, jak się miałem komuś poskarżyć, to ja czułem ból. Ja w ogóle temu człowiekowi się poskarżyłem. Ja pamiętam to jak dziś. To był w ogóle, to był hit. No hit, człowieku. Siedzę u niego w biurze i mówię do niego, ty, no tak, tak i tak. A on mówi, a czyja to jest ekipa? Ja mówię, no tego i tego, on tam jest w Hanowerze, siedzi, wiesz, nie? Aha, tego, wziął telefon. Pyk. Cześć Piotrek, słuchaj, to mam takiego chłopaka, ci twoi ludzie tam go ganiają, weź, mówi, tam rzuć hasło. Tamten mówi, a jak on się nazywa? No tak i tak, dobra, nie ma problemu. Koniec z najazdami. Koniec ze straszeniem. Ty, koniec. Jeden telefon. Dlaczego tak się stało? Bo ten ktoś, rozumiecie, był tak straszny, że tamten ktoś, rozumiecie, tamten ktoś uznał jego terror. Jak się ma poplecznika w takim Bogu, jak się jest tego świadomym, to żadna sytuacja życiowa nawet nie leży przy trudnej. Tylko tym trzeba żyć. Ja tym żyję 21 lat i w tym wzrastam. Ktoś mówi, skąd twoja odwaga, skąd te rzeczy? No to się samo robi. Jak to się samo robi? No bo wiem, po czyjej stronie jestem. Ja wiem, po czyjej stronie jestem. I to jest w ogóle cały interes. Rozumiecie, o co chodzi? Żeby przestrzegać czyichś praw, trzeba się wewnętrznie poddać czyjejś dominacji. Jak ktoś ci wbił do głowy takie coś, że czyichś praw przestrzega się, bo się tego kogoś kocha, to żyjesz w iluzyjnym systemie, rozumiesz, który jest bardzo chwiejny. Derek Prince fajnie wykładał to słowo bojaźń Boża. On je wykładał tak, jestem w ogóle rękami i nogami się pod tym pisuję. Najwyższy rodzaj szacunku wobec istoty absolutnej połączony z wewnętrznym drżeniem przed stratą kontaktu z tą osobą. Bojaźń. Derek Prince powiedział, że bojaźń Boża to jest najwyższa forma szacunku do osoby absolutnej, czyli do absolutu, połączona z wewnętrznym drżeniem przed stratą
kontaktu z tą osobą. Dlaczego? Bo nie istnieje większa ochrona niż ochrona osoby najsilniejszej. Ja się wychowywałem bez starszego rodzeństwa. Rozumiecie? Ale już mój brat wychowywał się ze starszym rodzeństwem, bo jest ode mnie młodszy o 5 lat. Przecież on miał raj na ziemi. Te rzeczy w podstawówce, które ja musiałem przewalczyć, on miał tak. Czemu? Powołał się na brata. To było wystarczające, bo przyjdzie mój brat i ci dupę skopie. Dziękuję uprzejmie. Człowieku, ja zawsze rozbity, zawsze potrzaskany, zawsze pokiereszowany, bo musiałem tą drogę sobie wywalczyć. A ten nie! Miał brata 5 lat starszego. Rozumiesz, o co chodzi? Jak ja byłem w 8 klasie, tak? To on był w 3. Rozumiecie? Jak on tym 3-klasistom powiedział, to jest mój brat. No to wiesz, o co chodzi, kim jesteś w klasie od razu. No to jest twój... On nie miał problemów, on z nikim się nie bił. Jemu nikt nic nie zabierał nigdy. Rozumiecie? Jemu nikt nie naszczał w turnister nigdy. Dlaczego? Bo miał mnie. Miał starszego brata. Kogoś silniejszego niż jego środowisko. Jeżeli ty masz bliski kontakt z absolutem, absolutnym Bogiem, ja się pytam ciebie, jak się do tego odnosi te słabsze środowisko? W postaci demonów? Ludzi? Czy jeszcze nie wiem, czy tam, co tam... Jak się do tego ma? Ja nieraz, jak jeszcze prowadziłem czasami jakieś rozmowy z diabłem, bo już dawno nie rozmawialiśmy, ale ja pamiętam, ja rozmawiałem z nim tam, opowiem ojcu łajzu. I to nie było krzyk jakiegoś dramatu, bo ja wiem, ja czasami się patrzę, jak chrześcijanie gromią diabła, to ja się nie dziwię, że on nie odchodzi, wręcz jest zachęcony. Bo oni go tak drażą, ja nie wiem, co oni mu robią, jakby go drapali w tyłek, człowieku, że ciebie. I myślą, że to jest w ogóle, ale kopnąłem diabła w tyłek. On go podrapał. Podrapał go po krzyku. Gromi, człowieka, a diabeł mówi, ale to super zabawa. Lecimy dalej. Jeszcze, come on. Wiesz, o co chodzi? Tylko jak on ode mnie to słyszał, to on wiedział, o czym ja mówię. On wiedział, że ja mam cholerną bojaźń w sobie. Że jak ja mówię, że się poskarżę, to ja się poskarżę. Ale ja się nie poskarżę komuś, kto może zareaguje, tylko ja się poskarżę terroryście. A ten przyjdzie i go odstrzeli. Rozumiecie? Odstrzeli go. Jak ja się modliłem, miałem silne opresje. Pamiętam, chodziłem naokoło mojego osiedla, miałem opresję, modliłem się. W pewnym momencie ustałem, powiedziałem, słuchaj, bydlaku. A teraz napiszę do wstawienników. Jak do nich napiszę, to nie tylko wyrzucą cię z miejsca, w którym teraz jesteś w mojej obecności, ale wyrzucą cię z miasta. Jak będzie za mało. Znam wielu wierzących ludzi. Będziemy się modlić tak, że wylecisz z regionu. Niewiele trzeba było. Pół godziny? Opresja się skończyła. Opresja się skończyła. Bo on wiedział, co ja mówię. On widział to. Ale jak człowiek nie chodzi w bojaźni Bożej, to jest widoczne dla diabła. Rozumiesz? Jak w telewizji. To wtedy sobie możesz krzyczeć te twoje, precz szatanie, precz, won w imieniu Jezusa, won, precz. A twój stan jest gorszy niż był przed precz. Bo emocje sobie napiąłeś, teraz jesteś napięty, rozumiesz? Nerwy jeszcze przyszły, nic się nie wydarzyło, jesteś sfrustrowany. Rozumiesz, o co chodzi? I koniec. Pozamiatałeś sobie. Bo w ogóle nie wierzysz w to, że Bóg, tak, to jest Jahwe terrorysta. Nie wierzysz w to. Nie masz tego przekonania wewnętrznego. I trzeba potem ludzi, człowieku, namawiać, żeby oni służyli, żeby oni byli odpowiedzialni, żeby oni sprzątali, żeby oni... Człowieku, ja się boję nie sprzątnąć.
Ja się w kościele boję nie sprzątnąć czegoś. Ja się boję. Ja się boję, że człowiek, który jest za to odpowiedzialny, spojrzy na mnie, ja w jego oczach zobaczę Jahwe. Nie wiem, czy ty mnie rozumiesz. Że spojrzy na mnie. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie, nieważne, kto ja jestem. Czy ja jestem pastor, srastor, czy coś innego. To ja w ogóle nie biorę takich rzeczy pod uwagę. Ja w ogóle wiem, mówię, kurczę, jak on na mnie spojrzy, czy ona na mnie spojrzy i zobaczę ja zobaczę ten wzrok Jahwe w jego oczach, rozumiesz? No to potem znowu się będę musiał zbierać. Pozbierać się będę musiał. Słyszałeś kiedyś, czytasz Biblię tyle lat, czy ty czytałeś takie teksty, że ruszył szatan i zabił 800 tysięcy ludzi? Nie? A czytałeś, że zrobił to Bóg? Posłał anioła i w jednej godzinie padło 800 tysięcy. Innego posłał aniołka, tamten wyrżnął wszystkie w ogóle dzieci w ogóle w Egipcie. Człowieku. Nie tylko ludzkie, to jeszcze poszedł po zwierzętach. Ja się pytam. Słyszałeś, żeby diabeł takie coś zrobił? Jaką ty największą ingerencję diabła przeczytałeś w Biblii? Sprawdź sobie i porównaj z tym, co zrobił Bóg. Przeczytaj sobie to. Przeczytaj sobie, co zrobił diabeł, a co zrobił Bóg. Weź se to porównaj. Zobacz to, bo to w ogóle na logikę to weź. Zobacz siłę tamtego, a zobacz siłę tego. No weź to zobacz. Zobacz działania diabła, a działanie Boga. To jest w ogóle nieporównywalne. To nieporównywalne jest. Rozumiecie? Nieporównywalne. To właśnie taki jest początek. Początek mojej drogi z Bogiem. Trzeba rozwijać się w Bogu i trzeba uznać Boga za absolut, ludzie. Trzeba przyjść do Boga i powiedzieć, ja chcę Ciebie poznać jako Boga absolutnego. Nie zadowalam się tym, Boże, co ja mam dzisiaj. Nie zadowalam się tym, że znam Cię jako cudotwórcę. Nie zadowalam się tym, że znam Cię jako Ojca. Nie zadowalam się tym, że znam Cię jako Zbawiciela. Nie zadowalam się tym, że znam Cię jako Zaopatrzyciela. Nie zadowalam się tym, że potrafisz mnie pogłaskać po twarzy. Ja, Boże, potrzebuję czegoś innego jeszcze. Ja potrzebuję Cię poznać jako absolut. Ja potrzebuję wewnętrznie drżeć przed Twoją obecnością. Boże, ja już umiem się cieszyć, ja już umiem padać pod mocą, ja już umiem płakać, ja już umiem się do Ciebie przytulić, ja już umiem Tobie wyrazić wszystkie swoje bóle. Boże, ja umiem już to robić. Boże, umiem to i umiem brać od Ciebie różne formy pocieszenia. Boże, umiem. A teraz potrzebuję, Boże, iść kawałek dalej. Daj mi się poznać jako absolut. Daj mi się poznać jako Jahwe terrorysta. Daj mi się poznać jako ten, nad którego nie ma innego. Daj mi się poznać jako ten, nad którego nie ma innego. Chcę Cię takiego poznać. Chcę Cię takiego doświadczać w życiu. Chcę, żeby moje poczucie bezpieczeństwa wypełzło z tej norki, w której jest dzisiaj i weszło w taki poziom, że diabeł nie będzie słyszalny przeze mnie. Boże, nie modlę się, żeby diabła zwyciężać. Boże, modlę się, żeby go nie słyszeć. Boże, modlę się, żeby mieć taki stan Twojej obecności jako absolutu, żeby nie słyszeć demonów. Nie mówiąc o moich myślach dziwacznych i o moich dziwacznych poglądach. Boże, zbieram wszystkie moje poglądy i rzucam pod Twoje nogi, bo Ty jesteś absolut. Moje poglądy, które kłócą się z Twoimi, są gówno warte. Nie mam dla nich żadnej litości, żadnego szacunku. Modlę się o to. Weź tak się pomóc ze 3 miesiące. Poszukaj tego. Rozumiesz? Zamiast brać post, żeby zrozumieć jakąś prawdę Bożą, to powiedz, ja biorę post, żeby poznać bojaźń Bożą. Będę teraz pościł, Boże, do tego stopnia, aż będę w środku drżał,
kiedy Twoje imię będzie wypowiadane obok mnie. Chcę, żeby mi się nogi gęły na Twoje imię. Żeby mi się nogi gęły. Tego Boże chcę. Rozumiesz? Wiele rzeczy zmieni zupełnie swoją barwę. Z takim Bogiem nie ma dyskusji i nie ma subiektywnych przeżyć. Rozumiecie? Subiektywnych, które są sprzeczne z prawdami Bożymi. Bo jest wiele subiektywnych zgodnych z prawdami Bożymi. Tu nie wchodzą w grę emocje. Tylko uznanie tego Boga. Tego się emocjami nie bierze. Ktoś powie, jak ja to będę czuł? Ja w ogóle nie wiem. Mnie do głowy nie przyszło, żeby się Boga pytać, jak to się czuje, Panie Boże? Jak się Ciebie czuję jako takiego Boga? Ja nie wiem. Ja nie takich pytań zadawałem. To w ogóle, jak widzisz jakiegoś uzurpatora, nie wiem, dam Ci przykład. Idziesz sobie ulicą, idzie jakiś człowieku, knur, człowieku, wiesz, wielki, obtatuowany człowieku, widać, że nawąchany, idzie. I co teraz? Nad czym ty się teraz co będziesz się zastanawiał? Która część jego jest najsilniejsza? Czy ręka, czy noga? A może głowa? To się spieprza przed takim. Rozumiesz? Przechodzi się, to się nie patrzy mu w oczy. Dlaczego? Bo wiesz, że wystarczy jedno spojrzenie. Rozumiesz? I zaraz padnie słowo, co się patrzysz? To się nie patrzę, patrzę w ziemię. Rozumiesz? Patrzę w ziemię i przechodzę koło typa. Kurczę. A ludzie patrzą w oczy Boga. Halo! Dzisiaj zgrzeszyłem, ale nie ma dla mnie żadnego potępienia. Halo! Kocham Cię, Jezu, kocham Cię, halo! I płyną! Ja wiem, co to w ogóle jest? Umarłeś za mnie, aleluja! W co to ubrać? Umarłeś za mnie. Czy ja umarłem? Spotykając Ciebie. To bardzo ważne. Ja ożyłem, jak spotkałem Jezusa. Ja jak spotkałem Jezusa, na początku umarłem. Szlak mnie trafił na dzień dobry. Rozumiesz? Na dzień dobry wypruło mi bebechy. Dopiero potem mnie wziął i postawił na nogi. Najpierw to ja zginąłem. Zginąłem najpierw. Zginąłem. Ja pamiętam, jak mnie z tego sztumu przywieźli na Białołękę, tam jarali marihuanę człowieku w tej celi. Ja taki w ogóle, tu opowiadam im o Jezusie, tu w ogóle chodzę cały czas na marihuanę, a tam siedzą, w ogóle jarają, w ogóle są zadowoleni generalnie, że im opowiadam, bo filmy mają dobre. Rozumiesz? Ja im tu tłumaczę tego, zajarasz, walniesz sobie, a ja w ogóle, nie ma problemu w ogóle. Pociągnąłem w ogóle z tej lufki, no nie? Usiadłem na łóżku, otworzyli drzwi, bo tam obiad mieli wnosić, no nie? A ja tak siedzę na tym łóżku i patrzę, a tam człowieku przez te drzwi wjeżdża taka kaczka na kwadratowych kołach. Taka drewniana, taka dziecinna taka zabawka, taka tym, 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 tym. A ja tak się patrzę na to i taka myśl, Panie Boże, koniec, nawet nie mogę mieć normalnej wizji. Ja w ogóle, rozumiecie, to był ostatni buch narkotyków w moim życiu. Ja wtedy na przykład zrozumiałem, ja się w ogóle przeraziłem, mówię, koniec z normalnymi wizjami. Widzę drewnianą kaczkę. Jestem skończony jako narkoman. Umarłem jako ćpun. Już koniec jest. Nie ma wielkich wizji, super lotów. Rozumiesz? Nie ma w ogóle człowieku. Koniec jest. Nie ma fajnych seksualnych wyobrażeń. Nie ma. Drewniana, pieprzona kaczka. Nie żyje.
Nie żyję nawet jako ćpun. Jeszcze raz kiedyś spróbowałem z alkoholem. Raz. Spróbowałem. Wyszedłem na wolność. Kolega przyniósł taką bombę, człowieku. 3 litry wody chyba. Rozumiesz? Siedziałem ja, on, jego w ogóle dziewczyna i Agata. Wszyscy się pochlali. A ja waliłem to, była sobota. Rano wstałem, 4:20 pociągiem do Warszawy, do kościoła zielonoświątkowego. Jadę w ogóle trzeźwy jak świnia. Siedzę w tym kościele, nawet kaca nie mam. Mówię, co to jest? Co to jest? Nie mogę nawet się nachlać jak trzeba. Coś mi z mózgiem się stało. Jestem cały czas świadomy. Świadomy jestem. Świadomy. Nie mogę ćpać, nie mogę chlać. Jestem świadomy. Nie wiadomo, ile bym wypił, nic mi nie będzie. Nie wiadomo, ile bym się naćpał, nic mi nie będzie. Koniec. Po co ćpać? Po co chlać? Co mi zrobiłeś? A przede wszystkim, kim jesteś ty, który mi to zrobiłeś? Co ty masz za siłę? Rozumiecie? Mnie do głowy nie przychodziły później różne rzeczy. Mój umysł wzrastał w kontroli rzeczywistości od rana do nocy non-stop. I tak jest do dzisiaj. Ja coraz silniej kontroluję rzeczywistość. Coraz bardziej jego umysł oddziałuje na mój umysł. Bo to absolut! Absolut! Ja na całym świecie się tylko boję Boga. I robię to naprawdę szczerze i prawdziwie. I to nie jest ludzki lęk przed potępieniem, przed odrzuceniem. Ja się w ogóle nie boję, że Bóg mnie odrzuci, Bóg mnie potępi. Absolutnie. To jest czysty, najczystszy w swojej formule strach przed najpotężniejszą istotą we wszechświecie. Gdzie tu miejsce na eksperymenty? Sprawdzę, co się stanie. Jeszcze pobaluję, jeszcze posiedzę w swoich przekonaniach, jeszcze trochę, zobaczymy, co będzie. Ty w ogóle, ty samobójco. Ostatnio wygrzebałem swoje stare notatki takie, przeczytałem tam taki zapis. Napisałem go właśnie wtedy, kiedy spotkałem się z nim. I on brzmi w ten sposób. Grzech to samobójstwo na raty. To była moja świadomość. Ja w ogóle uświadomiłem sobie, że jeżeli ja będę grzeszył, to ja się zabiję. Będę się zabijał. Każdy grzech, którego się będę dopuszczał, posłuchaj mnie. Każdy grzech, którego się będę dopuszczał, będzie mnie zabijał. Ja nie miałem i nie mam mentalności, przyjaciele, że grzech, którego się dopuszczam, jest mi przebaczony. Ja w ogóle nie myślę w tych kategoriach, bo ja wiem, że jest mi przebaczony. W ogóle mnie to nie obchodzi. Wiecie, że mnie nie obchodzi, czy grzech mój jest przebaczony? Ja mam w nosie ten temat. Bo to jest temat, który załatwił Chrystus. Nie interesuje mnie przebaczanie moich grzechów. Interesuje mnie to, że grzech wzbudza we mnie, rozumiecie, lęk przed Bogiem. Ja w ogóle mówię od... Przecież tam po drugiej stronie stoi terrorysta Jahwe. Mówiłem wam, że oglądaliśmy serial Wegi, o tym ten pitbull ostatni. Tam jest taki jeden motyw, kiedy jest grupa studenciaków z Politechniki, którzy zaczęli okradać domy, otwierać, wiecie, tam z telefony, wyłapywać nowoczesna technika, oni obkuci w tym, wchodzili do domów, okradali, wychodzili. Całkiem im nieźle szło. Do jednego momentu. Póki nie weszli do domu jednego bandziora, który był wspólnikiem Pershinga.
I to był największy błąd ich życia. Zobaczyli kupę kasy, kupę złota, wynieśli mu z domu, rozumiesz? I w przeciągu 3 dni już byli w bagażnikach samochodów. Bo bandzior nie poszedł na policję. Bandzior posmarował gdzie trzeba, namierzył ich. Policja ich nie mogła, cały oddział policji warszawskiej nie mógł ich namierzyć, grupy przestępczej. Bandziorowi potrzebne było 48 godzin. Ponamierzał ich wszystkich, ogarnął ich wszystkich, jednego od razu zabił, a do reszty powiedział tak. Duża bańka za miesiąc. Rozumiemy się? Yes. Na kogo trafili? Na terrorystę. To w ogóle, ja wam pokazuję takie analogie różne, żebyście zobaczyli te zagadnienie. To jest bardzo ważne zagadnienie, o którym ja mówię. Początek drogi. W ten sposób zaczyna się uczniostwo. To jest początek uczniostwa. To nie jest skutek bycia uczniem. Bo ja wam nie opowiadam. Będę wam opowiadał na dalszych naszych spotkaniach, jak przebiegało moje uczniostwo i przebiega. A to nie jest uczniostwo. To, o czym dzisiaj mówię. To jest wejście, furtka, drzwi. To jest wejście do uczniostwa. To brama do szkoły. Brama do szkoły. Chce się wejść do szkoły, wchodzi się przez te drzwi. Nie chce się wchodzić do szkoły? Nie wchodzi się przez te drzwi. Obchodzi się wtedy naokoło szkołę. Wpada się co jakiś czas przez okno, żeby sobie, rozumiecie, sfałszować dokumencik i leci się dalej. I mówi się, jestem w tej szkole. Pewnie. Dzisiaj do szkoły się można dostać przez internet. Rozumiecie? W dzisiejszych czasach przez internet się zapisujesz do szkoły. A podpisem elektronicznym, proszę ciebie, załatwiasz temat. Ale ja wam pokazuję, jak wygląda wejście w uczniostwo. I teraz musicie zapytać samych siebie, czy was to interesuje. Bo jak to nie interesuje kogoś, to dalsze rzeczy, które będę mówił ja i którzy też będą mówili inni ludzie, nie będą miały dla was większego znaczenia, dlatego że one będą wszystkie oparte na tym. Jeszcze raz twierdzę, nie znaczy, że każdy w ten sposób ma się spotkać z Bogiem, ale twierdzę, że każdy musi takiego Boga poznać. Bo spotkania z Bogiem mogą być bardzo różne u różnych ludzi. Bóg przychodzi częstokroć w odpowiedzi na daną potrzebę człowieka. I wtedy następuje spotkanie, wtedy następuje też nowe narodzenie. Ale to oznacza, że trzeba pójść głęboko w każdy aspekt tego nowego narodzenia. Chcesz być uczniem? Musisz być głęboko w każdym aspekcie nowego narodzenia. Musisz być głęboko również w aspekcie tego, że Jezus jest twoim Panem. A Jezus to Jahwe, a Jahwe to terrorysta, rozumiecie? Bojaźń Boża to uświadomienie sobie głębokie tego, że tego, którego uznałeś za swojego Boga, to On jest władcą wszechświata. On nie jest przekupny, przed Nim nie można fajnie się przybujać, Jemu nie można zapłacić, u Niego nie można nic zasłużyć. Wiecie, o co mi chodzi? Kurczę, cholernie trudna postać. Normalnie możesz komuś coś dać, wystraszyć jednego, innego przekupić, innego zmanipulować, a jego nie da rady. Nic nie da rady. On wszystko ma, on niczego nie potrzebuje. Rozumiesz? Samowystarczalna, wieczna instytucja. Kurczę. Nie liczy się z żadnym twoim słowem. Nie liczy się. Kiedyś taki pastor, pamiętam lata temu, zanim jeszcze w pierwszym kościół wtedy założyliśmy, ja go słuchałem, tego pastora, i on mówi tak, w ogóle wymyślicie sobie, czy w ogóle wy możecie Boga do czegoś przekonać? Przekonasz go do czegoś? Że na przykład coś robisz w życiu niezgodnego z jego prawdami i teraz ty go przekonasz?
No wiesz, Boże, taka jest moja sytuacja. No wiesz, Boże, jeszcze jestem młody w wierze. No wiesz, Boże, zrozum mnie. No wiesz, nie no. Ludzie, to jest abstrakcja, rozmowa z własną głową. Z własną głową. Nie realizujesz jakiejś prawdy? Nie będziesz tego miał. Czy jesteś miesiąc w Chrystusie, czy 30 lat. On, posłuchaj mnie. Posłuchaj, co ci powiem. On nie ma względu na osobę. Jego w ogóle nie obchodzi, czy się nawróciłeś wczoraj, czy się nawróciłeś 40 lat temu. Rozumiesz to? Bo jego prawdy są wieczne, niezmienne. On nie ma względu na osobę. Ludzie mówią, wiesz, jeszcze pastorzy tak mówią, wiesz, Bóg cię rozumie, jesteś młody w Chrystusie, wszystko przed tobą, uczysz się. Nie, Bóg cię nie rozumie. Ja ludziom mówię, Bóg cię nie rozumie. Nie. Co mam zrobić? Uznać go za absolut. Uznać, że jego prawdy są ostateczną wytyczną do życia. Poza tym nie ma nic. Powiem ci straszną nowinę. Nawet gdybyś umarł, to i tak nie załatwi to sprawy między nim a tobą. Rozumiesz? Nieważne, co byś zrobił, nie masz gdzie uciec. Jest napisane u Izajasza, gdzie uciekniesz przede mną? Myślisz, że się schowasz w górach? Myślisz, że schowasz się w dolinach? Nie masz gdzie przede mną uciec. Jam jest Pan. Nie masz gdzie się schować przede mną. Jam jest Pan. Jest taki moment, że jakiś król pogański modlił się do niego i mówił do niego tak, tyś panem gór. A potem Bóg wysyła proroka do niego i mówi tak, powiedz tak, tak mówi Jahwe, dlatego żeś rzekł, żem pan gór, a nie powiedziałeś, żem pan gór i dolin, zginiesz z ręki mojego ludu. No człowieku, no co to jest? No. Chłop się pomylił. Pomylił się. Nie miał poznania. Nie chodził do szkół biblijnych. A Bóg posyła proroka i mówi, powiedz mu. Tam nie było dyskusji. A ludzie myślą, ale dziś jest czas łaski. Bóg był przed łaską i posłuchajcie, co wam powiem, i będzie po łasce. W ogóle wiecie, że się skończy czas łaski? Słyszeliście o tym? Czytaliście? My dzisiaj o tym mówiliśmy. Łaska jest takim kawałkiem czasu. Ale jest Bóg, który był przed prawem nawet i Bóg, który będzie po łasce. I to jest ten sam Bóg, Jahwe terrorysta. Tak się przedstawił w Słowie Bożym. I ja takiego Boga poznałem. I ty musisz do takiego Boga przyjść, jak jeszcze nie przyszedłeś. I musisz mówić ludziom, żeby do takiego Boga przyszli. Do takiego Boga. Bo ja akurat tak go poznałem, bo ja takiego potrzebowałem strzału na dzień dobry. A ty nie potrzebowałeś takiego strzału na dzień dobry. Ale to w ogóle nie usprawiedliwia tematu. Bo musisz, chcąc być uczniem, poznać dogłębnie absolut. Jeżeli za 2 tygodnie będziecie na tym spotkaniu, to znaczy, że przyjmujecie tą rzecz. I też proszę was, miejcie teraz jeszcze lepsze zrozumienie mojej osoby. Jeśli kiedykolwiek nie rozumieliście czegoś związanego z moimi decyzjami, to teraz zrozumcie. Ja nie znam innego Boga. Powiem więcej. Nawet gdyby był, tym go nie chciał znać.